Hej, cześć, siemano moi drodzy, z tej strony Patryk. Witam was dziś w grze Euro Truck Simulator 2. Jestem teraz w głównym ekranie, w głównym moim profilu, który nosi nazwę Patryk Gaming. Nazwa mojej firmy to Patryk Gaming Truck. Mam na swoim koncie 30 tysięcy przeszło. Jeszcze powiem wam, ile przejechałem. Przebyty dystans 2837 km przejechałem. I kliknę sobie jazda, ponieważ dzisiaj w tym materiale dowiozę mój towar na miejsce i może weźmiemy sobie kolejne zamówienie. Więc jestem na środku drogi teraz i włączę sobie nawigację, odpalę silnik i pojadę. Dowiozę ten nie wiem nawet co wiozę, jakaś skrzynka pancerna. I wiozę to z Poznania do Berlina, tak, chyba tak. No i dowiozę sobie to na miejsce i postaram się powiedzieć wam jakąś fajną historię. Ogółem tak jak rok, tak, żeby potem nie było. I oczywiście, jeśli podoba wam się Euro Truck Simulator i moja rozgrywka, to myślę, że łapka w górę będzie mile widziana i zachęci mnie do dalszej pracy. Tak. Znana regułka. Muszę wam dodać, że miałem nagrane dwa odcinki Eurotrucka, dwa odcinki jeszcze innej tam gry, której nie zdradzę, oraz jedne informacje. I przez przypadek usunąłem wszystko i nagrywam to jeszcze raz, no ale jaki to dla mnie problem. Więc tak, taka historia, może nie związana z Eurotruckiem, ale z wydarzeniem, które miało dzisiaj miejsce u mnie w domu. Więc mieszkam sobie teraz w nowym domu i ja swój pokój mam do góry. Więc tak, mam schody do swojego pokoju. I jeszcze jak tutaj mieszkam, nie sprzątałem u siebie w pokoju, ani nic, no sprzątałem, ale wiecie, nie tak gruntownie. I postanowiłem, że dzisiaj sobie umyję schody do mnie do pokoju, ponieważ były troszeczkę zakurzone. Więc wziąłem sobie mopa, wziąłem sobie tam wodę i w ogóle, i myję te schody, i wiaderko zamiast postawić z przodu, to postawiłem sobie z tyłu. I pech chciał, że natrafiłem na to wiaderko nogą, no i w nie uderzyłem i wylała się calutka woda, więc tak jakieś 5 litrów wody od razu pod schodami, te schody wiecie są takie zabudowane, od razu pod schodami są schody do piwnicy i sama piwnica, więc schody są drewniane i tylko tam jest chyba są takie grube deski, nic więcej nie ma, jest tylko przybita jakaś płyta i wszystko spadło na dół do piwnicy. Calutka woda, więc możecie sobie wyobrazić, co było. Tylko fum i w piwnicy pełno wody. Dobrze, że mojego taty nie było, ale i tak mu o tym powiedziałem, dowiedział się, bo jest mała dziura w suficie. Mogło być zdecydowanie gorzej, ale wiecie. Dobrze jest, jak jest. Dobra, zaraz chyba będziemy na miejscu. Wow. Muszę sobie zwolnić. O, tutaj 40 mogę sobie wjechać, nie więcej. No, i jeszcze pech chciał, że musiałem sobie usunąć te wszystkie materiały, a tak się cieszyłem, bo są ferie i w te ferie raczej mam co robić i znalazłem chwilę czasu, mówię, ponagrywam sobie. Cieszyłem się, że będę miał tyle materiału, że dzisiaj sobie w nocy zrenderuję, a tu nic. By było jeszcze raz tyle, no ale trudno. Nagram jeszcze raz. A czemu nie? Czego się nie robi dla widzów? Dobra. Stoimy. Jedziemy dalej i zaraz oddamy to, ten towar i weźmiemy sobie kolejną trasę, a jeszcze przejadę teraz. A już mandacik, kurczę, a myślałem, że nie będzie mandatu, bo wiecie, tak chwilę po tym prawie przytarłem. Dobra, jedziemy. Jeszcze sobie zatrąbię. Wow, nie ten pas, kolego. Dobra. Zwolnij. Jakieś mam przycięcie dzisiaj tego Eurotrucka. No trudno. Dobra, wjeżdżamy do Berlina. Tu jest tylko do 50 ograniczenie. A my jedziemy przeszło 60, prawie 70, bo się zwolniłem. I 40 sobie pojedziemy spokojniutko. I dojedziemy na miejsce bez żadnej kolizji. Taką mam nadzieję.
tutaj myślę, że już nie będę przedzał. Dojadę sobie ze spokojem. Zaschło mi w gardle, bo już troszeczkę nagrywam. Trudno, że się usunęło. No co zrobię? Takie życie. Ale nagrywanie sprawia mi przyjemność, więc wiecie. Tylko fakt, ten fakt w głowie, że miałbym jeszcze raz tyle tego materiału, no ale... Ale trudno. Stało się to, stało. Ale wyhamowałem. No. Trubimy trochę na gościa. Dobra, teraz odbiję trochę w tą stronę. Bo muszę się zadać, żeby tutaj skręcić. O, ale mi ścięło. I tutaj będę skręcał. Dobra. Pięknie, udało mi się wymanewrować. Hop. Wciskam Enter. I tak, doskonale. 297 km przebyłem. Czas 4 godziny 18 minut. Zużyte paliwo tyle i tyle. Zrobiłem 4572. Dobra, kontynuuj. Aha, mogę sobie teraz coś wysokiej wartości. Delikatny ładunek. Dam sobie w to. Zastosuj. Dobra. Mam teraz 34 tysiące, prawie 35. Wybiorę sobie rynek pracy. Wybiorę sobie kolejne zlecenie. Pierwsze, za które płacą 4812, czyli najwięcej. Dobra. I pojedziemy sobie tutaj tą ciężaróweczką. Ładuje nam się. I teraz sobie troszeczkę pogadamy, poopowiadamy. Tylko, że za bardzo nie mam o czym. I jeżeli chcecie, żebym opowiadał, na przykład tak jak to robi Rob w swoich materiałach, podsyłajcie mi pomysły, bo ogółem Euro Truck to jest chyba raczej taka gra na live lub też właśnie na rozmowy, na jakiś tam wybrany temat. Więc jeżeli macie pomysł na jakiś temat, piszcie w komentarzach, będę wdzięczny. Więc ja jeszcze tak, ostatnio taki temat dość popularny, więc zacznę sobie o nim mówić. Co ja o tym myślę? Może was to akurat zaciekawi. A mianowicie, czy Straż Miejska jest w Polsce potrzebna? Więc powiem tak, ja mieszkam w małym mieście, które nosi nazwę Mogilno. Jak już powiedziałem, jest to małe miasto, jest tutaj wszystko, jest straż pożarna, jest policja, wszystko. Jest też również Straż Miejska. I gdzie, nie wiem jak w innych miastach Straż Miejska się sprawuje, ale w Mogilnie Straż Miejską naprawdę widać. Naprawdę. W tym momencie nie żartuję. I moim zdaniem Straż Miejska jest potrzebna, ale tylko dlatego, że przekonałem się o tym, że ona naprawdę pracuje. Wnioskuję to właśnie poprzez to, że w moim mieście jest tak Straż Miejska aktywna. Ja może bym sobie porównał między innymi miastami, może zmniejszyłaby się ta aktywność, a raczej na pewno, bo nie wierzę, że w dużych miastach Straż Miejska jest tak aktywna jak właśnie tutaj w moim mieście. Więc trudno mi wnioskować, ale na podstawie mojego miasta stwierdzam, że Straż Miejska jest potrzebna. W moim mieście naprawdę ich widać. Pomagają oni policji, wręczają tam mandaty, jeżeli ktoś to zaparkuje, co chyba nie należy do obowiązków Straży Miejskiej. Przeprowadzają dzieci przez ulicę i w ogóle patrolują szkoły, nie szkoły i po prostu, wiecie, jest dużo bezpieczniej z Strażą Miejską. I szczerze powiedziawszy, w naszym mieście Straż Miejska robi więcej niż policja, a nawet odwala, że tak powiem, robotę za policję. Więc moim zdaniem Straż Miejska robi dużo więcej niż policja. I to jest moje zdanie, ale czy wy się z tym zgodzicie, to nie. Możecie pisać, co o tym sądzicie też w komentarzach. Chętnie sobie poczytam. Myślę, że w dużych miastach aktywność Straży Miejskiej nie jest aż tak wielka. Może jest też duża, ale nie aż tak zauważalna jak w małych miastach. Też jeszcze, jeżeli bralibym pod uwagę
płaca, które im nasz kraj musi zapewnić, no to może to się związać z jakimiś większymi kosztami, które raczej nie zwrócą się. Ale wiecie, nie mi to oceniać po prostu. Dobra, więc może skończmy temat Straży Miejskiej, bo czerwone światło, zaraz mogę mandacik dostać. Jeszcze sobie podrobię sobie. No. Dobra, tutaj muszę też się zadać. Wow, ale przywaliłem akurat centralnie tutaj. Stuczka, dobra. Wózki widłowe przewożę, nawet nie wiedziałem. Dobra. Trudno. Jedziemy dalej. Więc wiecie co? Na dzisiejszy odcinek chyba już żadnego tematu nie poruszę. Więc myślę, że możecie pisać tematy, jakie chcielibyście, żebym poruszył w następnych odcinkach. Na przykład w Eurotracku. Dobrze by było, jakby to były tematy związane z drogą, ale wiecie, trudno ocenić, czy... Trudno właśnie wybrać jakieś tematy związane z drogą, więc piszcie tematy, jakie mógłbym poruszyć. I myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku Eurotracka. O, nawet jest nawigacja, nie widziałem z boku. No, to tyle w dzisiejszym odcinku Eurotracka. Zapraszam do komentowania, oczywiście pozytywnej oceny mojego filmu, no i subskrypcji mojego kanału, żeby być z moimi filmami na bieżąco, żeby żadnego nie przegapić. Więc to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!